z Serówki. Ja jestem wiceprzewodniczącym Rady Rodziców i chciałem powiedzieć, że my widzimy wielki chaos w zarządzaniu tą placówką. Przykładów no, można by mnożyć, natomiast myślę, że jest kilka takich koronnych i jeden z tych przykładów to była świetlica. Temat został już, że tak powiem, rozwiązany, natomiast kosztował nas bardzo dużo pracy, których my jako rodzice nie powinniśmy w ogóle wkładać, ponieważ to powinno być załatwione przez szkołę. Tak? My naprawdę poświęcamy szkole za dużo czasu. Za dużo czasu, ponieważ dyrekcja, naszym zdaniem, nie radzi sobie z pewnymi podstawowymi problemami, jak komunikacja do rodziców. Przykład świetlicy był załatwiony w ten sposób, że zastraszone zostały wszystkie firmy, które świadczyły usługi, że jeżeli odprowadzą dzieci, to zostaną z nimi rozwiązane umowy. Takie sygnały dostawaliśmy od wszystkich rodziców. Następnie my jako Prezydium Rady Rodziców spotkaliśmy się z panią dyrektor. Apelowaliśmy, że zmiana interpretacji regulaminu będzie skutkowała protestem wszystkich rodziców. Nasze mediacje tutaj niestety skończyły na PNF-ce i była Rada Rodziców. Wszyscy rodzice, że tak powiem, powiedzieli weto. Doszło nawet do pierwszych słów w stylu, że będziemy żądać zwolnienia dyrektora, jeżeli ta sprawa dla nas koronna nie zostanie załatwiona. Na Radzie Rodziców ta sprawa nie została załatwiona, po czym dostaliśmy pismo, że cudownie sprawa jednak po naszej myśli została załatwiona. Tak? Nie wiem, czy tutaj grały udział osoby trzecie, o których nie wiemy, natomiast po Radzie Rodziców nagle sytuacja się rozwiązała. Przykład drugi, to jest przykład, który myślę, że dużo mieszkańców tej gminy usłyszało na forum. Natomiast my znamy temat od kuchni. Chodzi o logo naszej szkoły. Nie chodzi o kto go wykonał, czy to logo jest ładne, czy nie. I tutaj wkład osoby, która to zrobiła, jest zasłużony. Natomiast my braliśmy udział w konkursie na to logo, na które regulamin praktycznie skreślał 99% uczestników, czyli uczniów plus rodziców. No bo któż z nas jest grafikiem, tak? No pan może jest w gminie. Jako Rada Rodziców na konkursie podnieśliśmy ten problem, że tak być nie może. Było zgłoszonych 12 bądź 15 prac, wszystkie poza 4 zostały skreślone, ponieważ nie spełniały regulaminu. My jako prezydium zostaliśmy usunięci z konkursu. Z jury konkursu. Również jeden uczeń nas poparł. Tutaj nie mam nikogo, że też ten konkurs nie był fair w stosunku do uczniów. To chodzi tylko nam o szacunek dla uczniów, tak? A trzeci przykład to jest ten, który jest opisany w tym piśmie, czyli podziękowania dla rodziców, które niestety, jak się okazało, były plagiatem. To również nie uczy szacunku dla... przede wszystkim pytanie, z czego to powinno uczyć nasze dzieci, tak? Skoro wszyscy w tej gminie wiedzą, że życzenia dla rodziców były po prostu plagiatem. Dziękuję bardzo.